Nowa mapa w Stumble Guys. Jak bardzo dobrze wiecie, bardzo niedawno temu dostaliśmy mapy, które polegają na tym, że w sumie to nawet nie wiem, czy one są tutaj dostępne, w których zbieraliśmy monety. Również dostaliśmy bardzo niedawno temu dokładnie tą mapę, po której przeskakiwaliśmy, a teraz okazuje się, że w najbliższej aktualizacji dostaniemy kolejną nową mapę. I w dzisiejszym odcinku pokażemy wam wszystkie sekrety, ciekawostki, na czym to będzie polegać, jak to wszystko będzie działać. I widzowie, na samym wstępie zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I dzisiaj pogramy kilka gierek i o tym porozmawiamy. I po tym odcinku, jak stwierdzicie, czy wam się babka podobała, albo nie podobała, to komu się podobała, zostawia łapkę w górę i my zobaczymy, kto czeka właśnie na tą mapę. Ale zanim wam opowiemy tutaj więcej na ten temat, to zakręcimy sobie darmowym kołem. Ja mam 3 kręcenia, także zobaczymy, może jakieś gemy tutaj wydropimy i będą one może na jakiś opening. Ja poluję tutaj na ten dzbanek z klejnotami. Możecie w ogóle dać znać w komentarzu, czy wy kiedykolwiek wydropiliście właśnie 150 gemów tutaj z darmowego koła. Bo mi się jeszcze to nie udało i mam nadzieję, że to się uda za niedługo. Także kręcimy. Ej, robimy tak, że jak tutaj coś wyleci dobrego. Dobra, nie wyleciało nic dobrego. O, 10 klejnotów, to wcale nie jest takie złe. 10 klejnotów, zobaczymy, czy mi wypadnie coś lepszego, czy Rafałowi. Robimy taki zakład. Jak myślicie, Team Rafa czy Team Evela? Ja w sumie mam ostatnią szansę. Nie! No, jaka ściema! Ej, miałam prawie 150 gemów, Rafał, także 10 gemów wydropiłam. I jakieś tam skinki. Czy Ewela odebrała swoje rzeczy? Teraz przejdziemy do moich. I słuchajcie, ogólnie w dzisiejszym dniu dostaniemy, jeśli to ma być taki odcinek newsowy, to dzisiaj o godzinie 16 będziemy mieli event królikowy. Jeśli macie jakieś pomysły, jaki odcinek nagrać właśnie z tego, piszcie na dole w komentarzu. No i dzisiaj po południu właśnie ten evencik o godzinie 16 będzie. Ale ten odcinek nie jest o tym, bo ten odcinek jest o nowej mapie i jest to mapa wyścigów, więc my zaraz odpalimy sobie gierkę, ubierzemy sobie skiny, które odpowiadają właśnie temu, o czym będziemy mówić. Ja dostałem jeden żeton. No czy to jest jakiś żart? Czy to jest jakiś żart, Ewela? To jest jakiś... Dobra, przynajmniej może teraz coś dostaniemy. Uwaga! Ja wylosowałam 10 gemów, także to nie jest tak źle. Ej, ja też wylosowałem 10 gemów, także widzowie, teraz przechodzimy sobie do ubrania skina, do tematu, więc wydaje mi się, że taki skin wyścigowy. Ej, w ogóle jest taki? To nie jest to... Ja w ogóle tutaj proponuję zrobić mały top model. Wybierzemy teraz z Rafałem skiny, które naszym zdaniem najbardziej odpowiadają nowej mapie i wy wybierzcie w komentarzu, kto wygrał tutaj ten pojedynek. Kogo skin jest bardziej pasujący do tej mapki? Ja tutaj mam jakiegoś retro robo. To jest pierwszy taki skin. Te jakoś mi pasują, ale to są te piłkarskie tam. Amerykański futbol czy jakoś tak. Ale jakichś takich wyścigowych... To ja tak już szczerze, mam. To ja nie widzę. No to jakiego ty masz? Ja wybrałam tutaj takiego gościa w okularach, w ogóle w innym kierunku poszłam niż Rafał. Bardziej poszłam w te klimaty jaskini, jakiejś takiej Azteków, niż wyścigowe. Także to jest mój skin pasujący do nowej mapki. Ja to szczerze nie wiem, kogo tutaj wybrać. Wydaje mi się, że najlepszego skina, jaki to by był najlepszy. No nie wiem, no nie wiem. Ten może, chociaż nie, to jest jakiś nurek. Ale dobra, użyjmy sobie tego nurka, zagrajmy grę i już przechodzimy do tematu. A więc widzę, już za niedługo zobaczymy dokładnie takie wybieranie mapy. Ja jako pierwszy wybrałem właśnie wyścigi i ogólnie na czym ta mapa będzie polegać. Tutaj co jakiś czas będą wam się wyświetlać zdjęcia, więc oglądajcie do samego końca, bo na samym końcu zobaczycie mega fajną ciekawostkę na temat tej mapy. I słuchajcie, jeśli chodzi o tą mapę, są to dosłownie wyścigi. Co ciekawe, na przykład tak jak na tej mapie możecie teraz zobaczyć, tutaj mamy wyścig, ale jest to wyścig na nogach. I dopiero później jest ten wyścig taki Hot Wheels. Ewela, czy tobie te mapy wyścigowe odpowiadają, czy nie? Właśnie tutaj chciałam zaznaczyć, że tutaj ta mapka to jest taka bardziej nowoczesna, a ta, która zostanie dodana, to będzie... Oj, wpadłam w kulę. To będzie taka właśnie w stylu starodawnym i jestem mega ciekawa, czy my będziemy się odradzać od razu na samochodach. Będą dwa różne samochody, czy po prostu będziemy musieli gdzieś podejść, tak jak tutaj. Na przykład, kto wybierze szybszy samochód, to pojedzie szybciej, a kto będzie wolniejszy, to na przykład będzie z tyłu. Tego jestem mega ciekawa. Właśnie ja też jestem mega ciekaw, ale słuchajcie, ta mapa będzie dosłownie totalnie inaczej działać niż ta, którą teraz gramy, ale to zaraz wam powiem, o co chodzi. Ogólnie takich map wyścigowych samochodami to jest bardzo właśnie mało w Stumble'u i będzie to dopiero druga mapka związana z samochodami, także fajnie, że wprowadzają coś nowego i fajnie, że wprowadzają tak jakby nowe tryby, nie że cały czas właśnie biegnięcie tam przez przeszkody, tylko po prostu coś innego. No i słuchajcie, na czym będzie w ogóle polegać ta mapa? Ta mapa będzie polegać na tym, że będziemy mieli do zrobienia dwa okrążenia i po zrobieniu
dwóch okrążeń, my jesteśmy zaliczani do kolejnej rundy. Tak jak mogliście zobaczyć, możecie zobaczyć na tych zdjęciach. Mamy tam, że 16 osób się dostaje, więc prawdopodobnie... O nie! Ja odpadłem! Oglądajcie teraz Ewelę, a ja jeszcze... Aha! Nie. Wszyscy! Nie, ja żyję! Jak widzicie, mi się udało przejść do finału, także mam nadzieję, że uda się wygrać. Wy głosujcie w komentarzu, który skin był lepszy na tą mapkę. No i co do mapki, to jak widzieliście na pewno już, jest ona właśnie mega taka kolorowa i to akurat mi się podoba, tylko teraz jestem ciekawa, czy te samochody nie będą później się, wiecie, tak wtapiały w tłum, w sensie w te wzorki różne asteckie i będzie taki trochę oczopląc. Będziemy mieli dwa samochody właśnie do wyboru, tak jak tutaj... Wow, wygrałam! Jak tutaj powiedziałam, no i resztę wam opowie Rafał. Co będziemy mieli jeszcze na tej mapie? No, wybrałem specjalnie taką mapkę, ponieważ również będziemy mieli różne przeszkody. Będziemy jechać samochodem, będą dwa typy pojazdów i tymi pojazdami będziemy musieli oczywiście jechać po torze oraz uważać na różne przeszkody, które będą na drodze. Co ciekawe, te samochody, które będą miały również nitro, czyli będziemy mogli nimi szybciej jeździć. I tutaj właśnie moim zdaniem to jest mega plus, bo właśnie na tej mapce, której graliśmy przed chwilą, na Hot Wheelsach, jak już ktoś wyjdzie na prowadzenie, to ciężko jest go dogonić, a jednak na nitro będzie taka możliwość, może będzie można było spychać. Także wydaje mi się, że to będzie jedna z naszych ulubionych mapek. Chodź tutaj, gościu. Ej, nie. Pierwszy raz mnie złapałaś. No. Cała mapa będzie mega zróżnicowana, ponieważ raz będziemy jeździć właśnie w jakiejś asteckiej przestrzeni, raz będziemy na zewnątrz, raz chyba będziemy skakać przez jakiś most, przez jakąś wodę, coś takiego, więc mapka będzie dosyć duża, będą na niej właśnie dwa rodzaje samochodów i jesteśmy w kolejnej rundzie. I słuchajcie, jeśli chodzi o te typy samochodów, jeden z nich to będzie taki, to jakby nie wiem, samochód terenowy, a drugi to jest taki gokardzik bardziej, tak bym tutaj powiedział, że to jest coś takiego, bo to jest to jakby no taki gokardzik, taka wyścigóweczka, coś takiego. I jestem ciekaw, czy jeden będzie szybszy od drugiego, czy to po prostu będzie, wiecie, wyglądowo, tak? Fajnie by było, jakby na przykład komuś się udało szybciej dobiegnąć do szybszego samochodu, to by miał szybszy, a komuś, komu się, wiecie, nie udało dobiegnąć, to wtedy miałby wolniejszy. To by było mega fajne i byłaby na pewno dużo większa rywalizacja, tak jak tutaj, Rafał. Jest rywalizacja, kto to wygra? Ja czy ty, jak myślisz? Jak obstawiasz? Myślę, że ja to wygram na luziku, przynajmniej mam taką nadzieję, ale czy tak będzie? Jestem najwyżej jak na razie. Ja jeszcze tutaj sprawdzam, czy jest coś takiego, o czym byśmy mogli sobie z wami pogadać, ale wygląda na to, widzowie, że po prostu będzie nowa mapa, nawiązująca właśnie do takich Azteków, coś w tym stylu i prawdopodobnie będą... Oj, ale się wyratowałem. Nie mam co zrobić, nie mam co zrobić. No to żegnamy panią. Nie mam, Rafał, co zrobić? Papa. Nie, czemu ja nie skakałam? Papa, Ewela. Nie, spaliłam się sama na własne życzenie, także kibicujemy Rafałowi. Ja wygrałam jeden mecz w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że Rafał też wygra. No i teraz zostało nam nic, tylko czekać na nową mapę i wtedy ją sobie podsumujemy. I mam nadzieję, że to tak będzie wyglądać, jak wygląda w naszej głowie. Że taka będzie fajna, przyjemna. Ja tak myślę, że to będzie teraz moja druga ulubiona mapa razem z miotkami. Ej, wow! No ej, jest... naprawdę? Ja pierwszy raz w ogóle tutaj... Wow! Ej! Ja nie przyszłam nigdy tak daleko, wow! O nie! Nie skacz! Ale jest, jestem! Udało się! Także widzowie, nowa mapa w Stumble Guys. Prawdopodobnie wyjdzie już wkrótce. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, wbijajcie na te odcinki i trzymajcie się na razie. Piona!